Witam serdecznie na kanale HP. W dzisiejszym czwartym odcinku serii Fani Medycyny wytłumaczę wam, jakie skutki ma przedawkowanie leków oraz innych substancji. Jak powszechnie wiadomo, leki mogą nas wyleczyć z różnych chorób, ale jeżeli je przedawkujemy, mogą pogorszyć nasz stan zdrowia. Zapraszam do oglądania. Paracetamol. Paracetamol to lek, który łagodzi gorączkę. Już od około 70 lat dozwolone jest dawanie go bez recepty. U dorosłych pojedyncza dawka powyżej 6 g, a u dzieci powyżej 200 mg na kilogramy masy ciała powoduje na początku mdłości i bóle w okolicach brzucha, potem koniec pracy wątroby, a na końcu albo poprawa, albo zgon. Paracetamol to jeden z najpopularniejszych leków przeciwgorączkowych. Penicylina. Penicylina jest antybiotykiem, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Zwalcza on infekcje bakteryjne, a jego przedawkowanie może objawiać się niewielką alergią. Przedawkowanie penicyliny nie jest więc szczególnie groźne. Dawka toksyczna jest nam bliżej nieznana zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Penicylina to jeden z powszechniejszych antybiotyków. Kofeina występuje w kawie, coli, a nawet redbulku. To oczywiście kofeina, która jest najbardziej znana z występowania w kawie. Porcja toksyczna u dorosłego to powyżej 1 g na dobę, zaś u dziecka od 0,5 g na dobę. Skutkami przedawkowania są m.in. Częsty strach, bezsenność i bóle głowy. Przez kofeinę mamy również uczucie trzeźwości, przez co nie trudno nam przedawkować substancje. Dlatego młodsze osoby nie powinny spożywać kofeiny. Sól. Dzięki soli mamy umiarkowane krążenie krwi, ale po przedawkowaniu u dorosłych od 40 g na dobę, a u dzieci od 10 g na dobę, sól może bardzo wyciągać wodę z komórek w naszym organizmie, przez to wzrasta nam ciśnienie. Sól powinno się niestety znacznie ograniczyć. Topowy fakt toksyczny grapefruit. Grapefruty mogą mieć duży wpływ na wchłanianie substancji czynnych. Pewien młodzieniec spożył lekarstwo przeciw alergii i napił się soku tak, właśnie z grapefruitu. Skutkiem tego spożycia była niewydolność jego układu krążenia. Warto dodać, że grapefruity należą do owoców cytrusowych tak samo jak, między innymi, cytryny. A dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam Was również do dołączenia do mojego Discorda o nazwie Naturalne Czaty Przyrki. Do zobaczenia!